patrząc od ilu lat Myślę, że patrząc działasz? na to z perspektywy czasu, jakieś 700 tysięcy spokojnie poszło z mojej kieszeni. Osobom pracującym w Real24 nie spodobało się, iż ja publicznie łoiłam już teraz dzisiaj posła Grzegorza Płaczka, a oni w tym czasie robili mu mega kampanię, która pomogła mu wynieść się na to poselskie krzesło. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak czasami bezczelni są aktywiści, którzy ściskają się z tobą przed kamerą, robią sobie zdjęcia, a no niestety za tą kamerą zachowują się zupełnie odwrotnie, tak? Czyli wbijają ci nóż w plecy i to jeszcze w białych rękawiczkach. I to, że jadę po innych, to wcale nie znaczy, że nie będę jechała po sobie. To mówimy o osobach pokroju pana Biedronia, ja wiem, że się na niego może uparłam, który jest na tyle bezczelny, że w wywiadzie jednym na który został zaproszony bodajże do Radia Z, zapytany, dlaczego nie podróżuje do Brukseli pociągiem, ponieważ powiedział, że to jest absolutnie absurdalne. Mówimy tu o osobie, która krzyczy o CO2, o śladzie węglowym, uważa, że on jest z innej kasty. Cześć kochani, jestem dzisiaj z Justyną Walker, bardzo mnie o to prosiliście. Cześć Justyna. Witam. Jak wiecie, pracuję nad nowym formatem wideo i stwierdziłem, że takim moim znakiem rozpoznawczym jest dotykanie tych krów nietykalnych, jak to się mówi. Więc stwierdziłem, że to będzie taka już ta formuła, z której nie ma wyjścia. Jak już coś powiesz, to to idzie. To idzie tak, bez autoryzacji. Tak, nie ma czasu tutaj na jakieś pierdziu-miździu. Bardzo ważna rzecz. Widziałem u Ciebie na tym Twoim prywatnym Facebooku, w Twoim community, że wrzuciłaś wywiad z Jamesem Roguskim. Jak ktoś nie wie, to jest taki dosyć poważny, chyba jeden z największych aktywistów globalnie, jeśli chodzi o temat WHO. Czy mogłabyś uchylić chociaż rąbka tajemnicy? Co on Ci powiedział? Bo wiem, że to jest bardzo ważne dla całej sprawy, właśnie WHO. Tak, jeśli chodzi o Jamesa Roguskiego, to on jest taką pierwszą osobą, można by powiedzieć, która zrobiła tak zwany blow the lid, czyli gdzieś tam mocno gwizdnęła w gwizdek i zaczęła przyglądać się WHO i działaniom, które robi WHO. I rzeczywiście on jest katem, jeśli chodzi o sprawdzanie, szukanie i znajdowanie informacji pod względem tego, co dzieje się w WHO, bardzo na bieżąco. Można się dostać na jego Subtrack, on tam, James Rogaski, zresztą to można sobie znaleźć bardzo prosto i skontaktować się z Jamesem, on jest taką osobą, która odbiera telefon zawsze, no może nie o każdej porze dnia i nocy, bo u nich jest trochę inna godzina, ale jednak zawsze i no ja z Jamesem znamy się już kupę czasu, właściwie od samego początku i nagminnie wymieniamy między sobą informacje, ale też opinie dotyczące tego, co się dzisiaj dzieje i jak szybko to wszystko się zmienia, więc mieliśmy taką krótką dyskusję na temat tego, co zawsze, czyli spotkamy się i pogadamy na Zoomie. Robimy te rozmowy dosyć często, co najmniej raz w tygodniu staramy się rozmawiać. Natomiast wczoraj natchnęło mnie troszeczkę tak, aby właściwie nagrać tą rozmowę, nagrać ją i zrobić z niej taki krótki interwiu, krótki Może ja wywiadzik z wrzucę Jamesem. tutaj jakiś mały fragmencik, ale. How is the update? Because I saw your really cool video. I actually really like it. I'm going to translate it into Polish and try to post it. Almost everybody appears to be confused. Our national leaders, our heads of state, appoint delegates to go, and it's essentially, you know, a leadership council of oligarchs, all of the social groups, the organizations, the foundations, you know, the corporations, they send delegates, and we the people have no say in what's going on. Jakby do sedna, co najważniejszego, powiedz, tam się pojawiło, bo jak zwykle podajemy informacje alarmujące i przestraszające, to wyjątkowo jest jedna dobra informacja. Oczywiście do połowy dobra, bo pewnie jest jakieś drugie dno, ale czy mogłabyś powiedzieć, co to jest? Informacja jest pozytywna, a mianowicie wynika z niej, iż po przejrzeniu wszystkich dokumentów i czasowych ram, jakie są, najprawdopodobniej nie uda się wprowadzić poprawek w tym roku. I ludzie muszą się rzeczywiście mocno nad tym skupić, zacząć kontaktować się ze swoimi ministrami. Tutaj mówimy w naszym wypadku o Ministerstwie Zdrowia. Można poprosić o tak zwaną informację i dowiedzieć się, czy dokumenty dotyczące poprawek dotarły
całokształtnie już gotowy, skończony projekt poprawek dotarł do Polski. Jeśli to nie nastąpiło, to niestety nie można tego procedować i jak gdyby szczegóły tego James omawia na wywiadzie, dlaczego, cóż to za artykuł i z jakiego powodu rzeczywiście WHO nie ma możliwości przepchnięcia tego legalnie, bo są tam wymogi prawne, które samo WHO narzuciło już wiele, wiele lat temu i oni nie spełnili tych wymogów, więc to jest dobry kierunek. To oznacza, że zagubili się w tym wszystkim i rzeczywiście nie idzie im to tak dobrze, jakby tego chcieli. Czyli tu mówimy o tym, co często widzimy w swoich gdzieś tam ruchach aktywistycznych, że nie potrafimy się zgodzić w wielu rzeczach, każdy z nas ma inny plan i oni niczym się nie różnią tak naprawdę od nas, poza tym, że robią to z większą ilością pieniędzy, próbują gdzieś tam się razem mobilizować, ale niestety również im to nie wychodzi. Wynika z tego, że nie da rady przepchnąć tych poprawek w tym roku, więc zyskujemy ekstra rok. To byłoby cudownie. Tam co do tych pieniędzy, to nie pamiętam dokładnie, 6 miliardów rocznie mają, czy więcej. W każdym razie, ty działasz na poziomie europejskim mocno. Twoja inicjatywa Trust and Freedom wystartowała niedawno. Ona ma główne zadanie drążyć temat tego świadomej zgody, tak? I transparentności. Tam są dwie rzeczy, które są głównymi tematami przewodnimi tej inicjatywy. Pierwszy z nich to jest faktycznie świadoma zgoda, czyli jak gdyby brak tej świadomej zgody, czyli my właściwie nie jesteśmy w stanie tej świadomej zgody wyrazić, jeżeli pełne informacje nie zostają nam podane. W kwestii naszego zdrowia, czy to chodzi o preparaty, czy to chodzi o jakieś inne leki, które są dostępne i tak dalej. I jest to bardzo ważna rzecz. My często mówimy, że my mamy zgodę pacjenta, tak zwaną w Polsce, wiadomo, idziemy do szpitala i musimy wyrazić zgodę, żeby nas operowali. Wtedy nam się mówi, jakie mogą być możliwe skutki uboczne tej operacji, co się może udać, co się może nie udać. I to jest właściwie ta rzecz, którą robimy i ona musi zaistnieć. Natomiast jeśli chodzi o właśnie rzeczy w stylu preparaty, no tej świadomej zgody do końca tak naprawdę przez ostatnie trzy, nazwijmy to, lata nie było, ponieważ bardzo często nie zostały nam nawet zapewnione podstawowe informacje na temat Ładu skuteczności, badań. dokładnie, jak i tego, cóż, jakie są skutki uboczne długofalowe. Więc Tak, to tam jest jak jak ludzie podjeżdżali, prawda, gdzieś tam na drive-thru z preparatami, jak do McDonalda, no to tego czasu chyba na przebadanie tych ludzi nie było za wiele, tak? tak. Żeby nie wykluczyć z tej terapii. I to jest jak gdyby ta jedna podstawa. Tutaj mówimy też o tym, że musi nastąpić, nazwijmy to wręcz nakaz wśród medyków, którzy no, będą musieli nam tą całkowitą, pełną, stuprocentową informację zapewnić. Nawet jeśli ta stuprocentowa informacja oznacza, że nie mamy informacji, co my widzimy bardzo często. Ostatnio zdarzyło się parę takich rzeczy. Można sobie wejść na stronę CDC, ale nie tylko, na naszą europejską EME i tam będziemy na przykład widzieć informacje o typowo o kobietach karmiących czy kobietach w ciąży. Jeśli spojrzymy pod niektórymi preparatami, informacja jest bardzo prosta. Nie zostały wykonane odpowiednie badania na grupie docelowej, o której tutaj mówimy, ale również w jednym przypadku, przy jednym z leków, badania zostały wykonane na zwierzętach, nie mamy odpowiednich informacji, jeżeli chodzi o ludzi. I Tak, to są tak. elementy, które, tak, to są rzeczy, które powinny być podawane, czy to matkom, przyszłym mamom, czy to kobietom, które chcą I wy zajść w chcecie to ciążę. wymusić po prostu, żeby po prostu ta zgoda była bardziej świadoma, na czym to ma polegać? Tak, chodzi o kwestię wprowadzenia tego tak zwanymi rekomendacjami, ponieważ według Unii Europejskiej czy też Komisji Europejskiej ona twierdzi, iż nie może narzucić żadnego innego aktu niż rekomendacje, czyli tak jak mieliśmy rekomendacje w trakcie ostatnich 3 lat, to w teorii były to tylko i wyłącznie rekomendacje dla krajów, one nie musiały ich przyjąć, ale jak wiemy, większość krajów je po prostu z automatu przyjęła. Więc w tej kwestii mówimy o rekomendacjach i to chcielibyśmy wymusić na Unii Europejskiej i na Komisji Europejskiej bezpośrednio, bo z nią właściwie się rozmawia, robiąc takie inicjatywy. Czyli to ma być wymóg czego dokładnie?
Jest to wymóg wprowadzenia rekomendacji, która będzie wtedy wysłana do wszystkich 27 krajów Unii I Europejskiej. w tej rekomendacji to będzie? W tej rekomendacji będzie właśnie definicja świadomej zgody, jak i te wszystkie elementy, które my zawarliśmy w 5 punktach, można je sobie sprawdzić na naszej stronie internetowej. To jest www.euci.info, ale również można sobie wejść na stronę Komisji Europejskiej i poszukać inicjatywy Trust and Freedom i tam wszystko jest wypisane w języku polskim. Można również znaleźć to, gdyż To jest Unia ten daje jeden ten wymóg. element, a drugi element to jest dotyczący transparentności, odnosi się do tego, że te firmy farmaceutyczne lobbują mocno, tak, w Unii Europejskiej i w jaki sposób byście chcieli to ukrócić, z tego co rozumiem. Tak, i tu jest troszeczkę wyższa półka, więc tak jak powiedziałeś, ta inicjatywa składa się z dwóch elementów. Pierwszy to świadoma zgoda, drugi to nie dla korupcji. I to brzmi bardzo fajnie. To, tu mowa o tak zwanym, jak my to nazywamy, pakiecie antykorupcyjnym. No i tu moglibyśmy wymóc coś więcej niż tylko rekomendacje, czyli dyrektywę, coś, co jest już nie tylko rekomendowane do krajów, ale wymagane. My często takie dyrektywy dostajemy z Unii Europejskiej, musimy się do nich dostosowywać. Ona jest wprowadzana na całą Europę i kraj zazwyczaj ma maksymalnie do 2 lat, aby taką dyrektywę przyjąć. Jeśli mówimy o pakiecie antykorupcyjnym, który my gdzieś właśnie również w 5 punktach rozpisaliśmy. Głównym celem jest faktycznie ukrócenie tego całego bałaganu lobbystycznego, który istnieje, a wiele, ogromna ilość NGO-sów, organizacji, jak i firm, prywatnych firm poprzez te organizacje lobbuje w Europarlamencie. My później dostajemy gotowe dyrektywy na stół i musimy się z nimi borykać, ale też transparentność w kwestii kontraktów, czego nie mieliśmy przez ostatnie 3 lata do dziś. Nie widzieliśmy pełnego kontraktu, który został podpisany z jedną firmą i z jak gdyby głową tej Unii naszej całkowitej, czyli Urszulą von der Leyen. Jak i SMS-y, czyli tu transparentność, jak i kolejna bardzo ważna rzecz, uczestnictwo w prywatnych imprezach pokroju impreza Bilderberga, która się odbywa co roku i na której to ostatnim razem 3 komisarzy europejskich było jako komisarze, nie jako osoby prywatne. Jakie rozmowy tam były przeprowadzane, o czym były prowadzone prywatne dyskusje i jaki miało to wpływ na późniejsze ich działania, ich roli jako komisarzy, no to są problematyczne rzeczy, więc to jest kolejna rzecz, nad którą, To chcecie która wymóc. ma, którą chcemy wymóc, a tu mamy jak gdyby większą moc niż sama rekomendacja, czyli już dyrektywa, która jest o ten stopień wyżej. Czyli Justyna, ja widzę, że ty jako indywidualna jednostka masz zamiar reformować Unię Europejską, więc jak to jest w ogóle, że większość osób uważa, że się nic nie da zrobić i jak prawdopodobnie słyszy o tym, co ty chcesz zrobić, to się pukają w głowę, że to jest w ogóle niemożliwe, a ty jednak wierzysz i robisz to właśnie, żeby te inicjatywy prowadzić. Znalazłaś parlamentarzystów, europarlamentarzystów, mimo że ty europarlamentarzystką nie jesteś i jesteś jakby głową tej całej inicjatywy. Naprawdę wierzysz, że można Unię Europejską zmienić? Uważam, że musimy spróbować. Jeśli uda się to wprowadzić, to jest to krok do rozbicia takiego globalnego zaciśnięcia. Jeśli nie uda się tej zmiany wprowadzić, to jest to również kolejny krok na to, aby pokazać, iż Unia jest rzeczywiście już jednym wielkim zbitym rządowym molochem i być może otworzy to oczy ludziom na coś, co nazywamy polexitem. Więc tu, jeśli nic kompletnie nie zrobimy i nie będziemy próbować, to zawsze będzie ten znak zapytania, który będzie wisiał nad nami, będziemy myśleć, lub też będziemy w tak zwanej bezsilności, tak? Takiej wyuczonej bezsilności, nic nie można zrobić, nic nie można zmienić. To jest trochę to podejście, które widzę ostatnio wśród naszych polityków, nie wszystkich, ale może bardziej części polityków, którzy są, no powiedzmy, głośniejsi na temat polexitu. Najpierw spróbujmy, czy uda się coś zmienić. Jeśli się nie uda, wtedy już wiemy, że jest to nie do zrobienia i będziemy cisnąć w stronę No wychodzenia z Unii dobrze. Europejskiej. Super, Justyna, że bardzo merytorycznie to wszystko masz opanowane. Teraz jest dużo mowy o wyborach parlamentarnych, samorządowych.
do mnie dotarła plotka, że startujesz na europarlamentarzystkę. Ja wiem, że to jest dosyć trudne, bo w Polsce trzeba mieć olbrzymie plecy finansowe przede wszystkim. Ja uważam osobiście, żebyś do takiej roli się sprawdziła, bo chyba jesteś jedyną osobą, która znam, która w ogóle wie, co tam się dzieje w tej Unii Europejskiej. Myślę, że większość polityków nie mogłaby tego powiedzieć. Mogłabyś, nie wiem, obalić albo potwierdzić tą plotkę. Wiesz, nie jestem w stanie jej obalić ani potwierdzić, może tak to ujmę, ze względu na to, że to są rzeczywiście pytania, które padają. Coś nie słyszycie? Telefon, ktoś do mnie dzwonił. Powiem jeszcze raz, więc nie jestem w stanie obalić ani potwierdzić, ze względu na to, że są to pytania, które padają do mnie bardzo często. Często padają do mnie od ludzi, którzy gdzieś followują moje kanały. Padają też od europarlamentarzystów, z którymi współpracuję. Oczywiście nie powiem. Jest faktycznie tak, że współpracując z tymi europarlamentarzystami europejskimi, pokroju Krystyny Anderson czy Kola Kusic, te rozmowy gdzieś się zdarzają i oni faktycznie widzą, że byłoby fajnie, gdybym miała taką możliwość zdecydowania się i wystartowania do Europarlamentu, ponieważ no, rzeczywiście jesteśmy sprzymierzeńcami w tym, co robimy i w jaki sposób widzimy zmiany w tej Unii, czy też możliwe wychodzenie z tej Unii Mówisz o w tej pewnym garstce momencie. tych parlamentarzystów, z którymi robiłaś na przykład tą konferencję o WHO, tak? Tam chyba szóstka ich była. Tak, mówię o tych europarlamentarzystach, z którymi robiłam konferencję w Brukseli w czerwcu oraz z tymi, którzy doszli w grudniu tamtego roku, bo tam doszło nam kolejnych trzech. Także to grono powiększa się powoli i rzeczywiście, gdyby taka opcja wystartowania parlamentu była, to mam jak gdyby wsparcie wśród tych już istniejących europarlamentarzystów i rzeczywiście wiem dokładnie, no nie do końca, ale znam już i wiem, jak wygląda europarlament i gdzie są dziury, gdzie są problemy. Natomiast jeśli chodzi o startowanie do europarlamentu, to fajnie jest słyszeć, gdy ludzie mówią, ok, Justyna, startuj, natomiast ludzie jednak nie rozumieją, jak bardzo skomplikowane jest to w polskich realiach. W większości niestety funkcjonuje to tak, że mamy na tych krzesłach ludzi z partii, te partie łączą się razem w koalicję i później zdobywają te właśnie głosy 50 plus w parlamencie tych siedzeń. I bardzo często na dzień dzisiejszy, jeśli patrzymy się na to, jak wyglądają posłowie europarlamentarzyści polscy, jest to albo PiS, albo PO, są to koalicje PiS-u z innymi partiami lub PO z innymi partiami. Europejskimi czy polskimi? Polskimi. Tu mówimy o na przykład 2019 roku, gdzie PO zawiązało koalicję z PSL-em i jeszcze innymi paroma partiami po to, aby iść jak gdyby z tej strony lewicowej, PiS bodajże z Ziobrą i jeszcze z paroma innymi powstała koalicja prawicowa. Chyba Biedroń szedł sam, z tego co wiem, i ma na dzień dzisiejszy jednego posła. Nie, tak to bodajże wygląda. Ale jest to trudny temat, ponieważ niestety, tak samo jak w polskim parlamencie, no tutaj jest tak zwane kolesiostwo, wciskanie na stołki, czy też na jedynki, czy też na dwójki swoich ludzi. Swoich, tych, którzy są bierni, ale mierni, tak, jak ja to mówię, po prostu zawsze uczestniczą w życiu i wspieraniu, partia rządzi, partia radzi i trzymają się twardo tego, że wspierają swoją partię w każdej chwili. Nie widząc, że nie do końca zawsze osoba będąca twardym obrońcą i działaczem swojej partii jest odpowiednią osobą, jeśli chodzi o Europarlament, bo świeża krew i ludzie, którzy już coś o tym parlamencie wiedzą, a zwłaszcza przez ostatnie 3 lata, prawdopodobnie lepiej sprawdziliby się na tych krzesełkach. Tak, jeśli chodzi o tych obecnych parlamentarzystów, to warto sobie zdawać sprawę, jakiego typu pokroju są to ludzie. Na przykład pan Czarnecki, który deklarował w swoich sprawozdaniach finansowych do Unii Europejskiej, gdzie tam zarabia, podejrzewam, że 100 koła miesięcznie, to są tego typu pieniądze, że podróżuje do Polski swoim prywatnym samochodem, jakimś kabrioletem. Jak mu wyliczyli, to się okazało, że 500 000 złotych ten Czarnecki z PiS-u brał na lewo i musiał to zwrócić w ogóle, nie? Więc to są tego Tak. typu postaci, które tam gdzieś jak w telewizji pokażą, że tam się wypowiedzą mądrze, ale
przez większość czasu, to no, nie mają tam nic do powiedzenia i podejrzewam, że tym bardziej nie wychodzą żadnymi inicjatywami, bo wiem, że tak powiem, wszystkie praktycznie rzeczy walkowerem Polska oddaje w tej Unii, mimo tego pieniactwa w mediach, nie? My tu mówimy o osobach pokroju pana Biedronia, ja wiem, że się na niego może uparłam, który jest na tyle bezczelny, że w wywiadzie jednym, na który został zaproszony bodajże do Radia Z, zapytany, dlaczego nie podróżuje do Brukseli pociągiem, ponieważ jest to podróż około 13-14 godzinowa, to powiedział, że to jest absolutnie absurdalne. Mówimy tu o osobie, która krzyczy o CO2, o śladzie węglowym, która chce nas wszystkich namówić do jeżdżenia no Hulajnogami. właśnie hulajnogami. Ja bym proponowała, żeby on tą hulajnogą jeździł do Brukseli raz w tygodniu. No niestety w jego mniemaniu to tak nie jest. On uważa, że on jest z innej kasty. I to jest właściwie ten jeden z problemów. Moim jak gdyby takim ostatnio, nazwijmy to nie celem, ale osobą, która bardzo, bardzo zastanawia mnie, dlaczego w ogóle jest poza Biedroniem w tym Europejskim Parlamencie, jest Janina Ochojska. Ja rozumiem, Janina Ochojska, aktywizm, działaczka, nie będę wnikała w to, co robiła, zanim się do tego Europarlamentu dostała, ale jej stwierdzenia w wywiadach, iż jest ona tam nie dla Polaków, ale dla Europejczyków, są żenujące. To są jej własne słowa. Ona tam nie poszła polepszać los Polakom, ona tam poszła polepszać los Europejczykom. I gdy dociera, ja z ciekawości przejrzałam komisje, w których ona bierze udział, za który bierze ogromne pieniądze. I to tam sama nie napotkałam żadnej komisji powiązanej z Polską, z rozwojem Polski, z pomaganiem Polsce. Widzę tam komisję do spraw Syrii, Tadżykistanu, nawet mniejszości w Chinach. Więc wiesz, osoby pokroju Janiny Ochojskiej, zajmujące się absolutnie nie Polską, tylko krajami kompletnie daleko od Polski i pomaganiu tym oto krajom, nie wiem od kiedy Chiny leżą w Europie. Jasne, słuchaj, to wróćmy na chwilę do Polski. Ja szczerze mówiąc nie do końca wiem, jakie ty masz zapatrywania polityczne, jeśli chodzi o polską scenę polityczną. Pytasz się mnie, czy jestem bardziej prawicowa, czy lewicowa, czy Nie, chodzi ci czy w ogóle konkretnie? jakakolwiek partia jakby uważa, że to jest do zaakceptowania, jeśli na przykład byś szukała poparcia jakiegoś? Wiesz, to jest trudny temat. My wiemy, że jeśli chodzi o partię, którą dzisiaj mamy przy korycie, to jest to partia, która kompletnie jest pro-eko, pro 2030 czy też 2045. Oni sami nie wiedzą do końca, kiedy im się uda wdrożyć te wszystkie elektryczne deskorolki dla nas. Więc jest to kompletnie partia, która uważam nie powinna być w Europarlamencie. Z PiS-em wszyscy wiemy, jak jest. To jest partia ciężka, która mówi dzisiaj jedno, jutro powie drugie. I tak właściwie zostają tylko tak zwane ruchy narodowościowe. Nie żeby te ruchy narodowościowe były mi bliskie we wszystkim, o czym mówią, natomiast obserwuję działania, czy też Korwina, który dzisiaj rozumiem, że stworzył nową partię i chce iść do Europarlamentu, tak wiem, jest bardzo kontrowersyjny, czasami nie wiadomo z czym wyskoczy, natomiast jak przyjrzałam się jego programowi, no to właściwie na te 22 programy, przepraszam, 22 punkty, które ma, myślę, że większość ludzi zgodzi się, ludzi myślących o Polsce zgodzi się, że one są dosyć mądre, może 21 z tych wszystkich. Na przykład? Wiesz, na przykład, które są mądre? No właśnie ten o wyjściu z Unii, jeśli nie da się jej zmienić. Czyli tutaj mamy jak gdyby te styczne elementy, tak? To jest jeden z nich. Drugi to jest właśnie ten o korupcji, czyli o rozliczeniu biurokracji i rozliczeniu ludzi, którzy naciągnęli nas na ogromne koszta przez ostatnie 3 lata. Tych punktów jest kilka. Więc jest to rzeczywiście gdzieś tam bliższe mojemu sercu i jak najbardziej wszystkie ruchy i wszystkie gdzieś partie, które mówią o tym, aby nie doprowadzić do federalizacji, całkowitego złączenia Europy w jeden wielki globalny motłoch, który później, moloch, który później i tak podłączy się pod ONZ, bo do tego dążymy, żeby większość miała świadomość, to są gdzieś grupy w kierunku którym jestem jak gdyby bliżej, tak? Natomiast, żeby była jasność, problem jest ciągle ten sam. Żeby wejść do takiego Europarlamentu, należy zawiązać koalicję paru partii. Nie można tego zrobić samemu, chyba że ma się rzeczywiście pół miliona na swoją własną kampanię
kupi się tak zwane krzesło, żeby tam wejść, bo tak to niestety wygląda na dzień dzisiejszy. No i że niezachętne są te wszystkie partie do tego, aby taką jedynkę czy dwójkę oddać komuś z ulicy, czy komuś, kto coś robi. Oni jednak mają tych swoich biernych, miernych, ale wiernych. Tak, teraz jeszcze jest przecież ten ruch gadowski, Piech. Oni też deklarują, chyba w ogóle łączą się pod kątem właśnie wyborów do Europarlamentu. Ale może jeszcze właśnie wróćmy do Polski, bo ty ogólnie powiedz mi, nazywasz się aktywistką? Mogę tak do ciebie, tak cię zatytułować? Tak, myślę, że możesz spokojnie, To jest tak. bardzo w ogóle osobliwa profesja. Powiedz mi, jak to się stało i w ogóle kiedy ty weszłaś na tą drogę i zaczęłaś swój aktywizm? Co robiłaś wcześniej ewentualnie? Wiesz, ja tak naprawdę zawsze siedziałam gdzieś pomiędzy pomaganiem innym, a jakimiś działaniami altruistycznymi, bo już od 2010 roku pracowałam w przemocy w rodzinie, tam dawałam porady. I już wtedy ciągnęło mnie do pomagania ludziom, którym jest no, nie za dobrze i prawo gdzieś stoi z boku i nie pomaga. Więc to było porady dla osób, które mają tą przemoc w rodzinie, później porady prawne z prawa pracy, czyli osób, które są gdzieś zwalniane przez swoich dużych, ogromnych pracodawców. Swojego czasu miałam sprawę, którą prowadziłam komuś, kto został zwolniony przez Nestle. Więc to są takie elementy, które gdzieś zawsze siedziały i myślę, że dopiero koło 2019, oprócz tego organizacje charytatywne, sama byłam osobą, która pomagała zakładać od podstaw organizację charytatywną dla ludzi niepełnosprawnych w Londynie. Taką małą lokalną, która później się dosyć mocno rozrosła, więc to gdzieś zawsze było. Stamtąd przechodzimy do okresu właśnie 2019, gdzie wszystko zaczyna pękać. No i tu jednak moje myślenie o tym, iż każdy powinien mieć prawo wyboru, tak, aby podjąć świadomą zgodę, no nie mogło się inaczej skończyć, jak tym, żeby zacząć działać bardziej medialnie niż to, co robiłam wcześniej. Tak, bo ty też śpiewałaś, wiem, że to też jest jedna z kart w twojej historii, więc ja w ogóle widzę, że ty jesteś chyba jedyną aktywistką i jednocześnie aktywistą z Polski, który działa na arenie międzynarodowej i też tam prowadzi działania. Czy jest ktoś jeszcze, poprawnie? Byle nie aktywiszcze, tak, aktywistką może być. Wiesz co, z Polaków powiem ci szczerze, że jest w sensie areny międzynarodowej chyba jest ciężko z Jest nami. pastor może, nie? Mamy pastora To, że on jest Pawłowskiego, ten jego Kanadyjczykiem aktywizm. chyba bardziej niż Polakiem w tej chwili. I ciężko powiedzieć, wiesz, no nigdy nie, z polskości z kogoś nie wyciągniesz. Pastor jest w Kanadzie kupę czasu i też tam prowadzi jak gdyby ten street church, czyli kościół, gdzie zajmuje się karmieniem i pomaganiem ludziom bezdomnym. Więc to też jest ta jak gdyby nasza część działania. Mieliśmy Chrisa, który brał udział w konwoju, więc gdzieś na świeżo się pojawił w trakcie Andy jeszcze chyba konwoju jest? kanadyjskiego. Mamy Andy'ego Hońskiego, który działa bardziej medialnie, nazwalibyśmy to, który to jest w Nowym Jorku. Swojego czasu mieliśmy też taką Agnieszkę, która mieszka w Szwecji. Ona była bardziej widoczna, ale ona też głównie zajmowała się właśnie medialną stroną. No i chyba to by było na tyle. Na pewno są jeszcze jacyś inni, może jeśli nie wymieniam, to przepraszam, ale mówiąc o tle międzynarodowym, Tylko no nie ma na ty dużo. jednak wróciłaś do Polski przez 2-3 lata, mieszkałaś tutaj, walczyliśmy jakby razem podczas tych wszystkich lockdownów i myślę też, że bardzo dobrze w ogóle poznałaś tą scenę małej polityki, tak to nazwę, i aktywizmu. I to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. Ja myślę, że będę czasami je omawiał, mimo że nie chcę się w nie plątać, to uważam, że na jakąś książkę już przynajmniej, czy film dokumentalny to jednak zasługuje. I dużo się właśnie wokół od tego środowiska oczekuje, nawet nieraz więcej niż od wszystkich partii razem wziętych, bo chcielibyśmy tutaj powstrzymać pewne koleje, które dla nas szykują te wszystkie globalne agendy, mimo że tak jak zauważyłaś, nie mamy pieniędzy, środków, ale ty jesteś dla mnie właśnie, kojarzysz mi się z osobą, która bardzo krytycznie, chyba najbardziej podchodzi do tego środowiska i tak jak obserwuję twojego Facebooka, no to no chyba na nikim byś, słuchaj, nitki nie zostawiła.
Nie, absolutnie. I to nie oznacza, że ja jestem na samej sobie, nie zostawię suchej nitki. Oczywiście, jak najbardziej uważam, że są rzeczy, które robię źle. I to, że jadę po innych, to wcale nie znaczy, że nie będę jechała po sobie, tylko gdzieś tam, nazwijmy to, biczuję się w swoim własnym kącie i poprawiam swoje błędy i wiem, że powinnam coś robić inaczej. Natomiast masz rację, uważam, że nam się należy krytyka, nam się wszystkim należy krytyka, i europejsko, i polsko, a polsko bardzo mocno, dlatego że to krzyczenie o razem, wspólnie, do wielu nie dociera, że jest niemożliwe, dlatego że ludzie nie zdają sobie sprawy, jak czasami bezczelni są aktywiści, którzy ściskają się z tobą przez kamerą, robią sobie zdjęcia, a no niestety za tą kamerą zachowują się identycznie, zupełnie odwrotnie, tak? Czyli wbijają ci nóż w plecy i to jeszcze w białych rękawiczkach. To jest to, czego myśmy się nie nauczyli. Politycy przychodzą przed kamery i się ze sobą kłócą, po czym kończą wywiad i idą na browarka albo się poklepią po plecach, było fajnie, Józek. My natomiast robimy na odwrót. Udajemy przed ludźmi, że jest fajnie i może będzie jakieś zjednoczenie, tego nie ma. I kolejny błąd, który popełniamy, to jest taki, że nie umieliśmy sobie zapewnić finansowego dobrego zaplecza. Niektórym magikom się to udało i ja uważam, że to są ludzie, którzy absolutnie nie mają kręgosłupa ani moralnego, ani nie potrafią działać poza pisaniem karteczek i udało im się nabrać na to, że coś przyjdą i zmienią. Jestem ostra w tej opinii, ale jestem ostra w opinii i zaznaczę tylko tych ludzi, których osobiście poznałam. Nie oceniam ludzi, których nie poznałam, nie miałam z nimi kontaktu fizycznego, nie wiem, kim są właśnie za tą kamerą, natomiast osoby, z którymi miałam fizyczny kontakt, spotkania, rozmowy, mam i śmiem je oceniać. Wiesz co, ogólnie ten temat pieniędzy to jest w ogóle w Polsce tabu. Uważam, że to jest źle, że właśnie powinno się o pieniądzach rozmawiać. Takim prekursorem był jeden właśnie z polityków, który mówił, że jeśli nie masz pieniędzy, to znaczy ludzie cię nie popierają, jakby nie iść do polityki, ale z drugiej strony też ludzie tego nie rozumieją i właśnie ludziom dobrym tych pieniędzy nie dawają, nie dają. Przez to dobrzy ludzie nie idą do polityki, idą ci, którym ktoś zapłaci, żeby później ich wolę realizował. Natomiast ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że wiele organizacji, która jest taka propatriotyczna, jakbyśmy, no nie wiem, dajmy na to media narodowe, tak, to chyba się nikt nie obrazi, to są tak naprawdę organizacje, które są do kupienia, tak. Z tego, co rozumiem, media narodowe kosztowały chyba około 3 czy 4 milionów złotych, więc to nie są małe kwoty. Mówimy tutaj oczywiście o takich strumieniach w postaci dotacji, wiesz, ale też nawet, nie wiem, media te w realu, tak, które tworzą taką rzekomo teraz otwartą platformę, która no, na maile takich osób jak ja to nie odpisuje, jeśli chodzi o tam jakieś publikacje filmów. Ludzie mnie pytają, czemu tam nie publikuję, ale ci, co wiedzą, to wiedzą, że to nie są ludzie, którzy tam zapraszają ludzi wszystkich. Natomiast to jest firma, która w ciągu roku ściąga około 2 milionów z donacji od ludzi. To są pieniądze, o jakich my możemy sobie jakkolwiek pomarzyć. Tam jest dużo skomlenia, tak, że zaraz padniemy na pysk, tutaj bankrutujemy ciągle, nie? A tak naprawdę to jest firma, która dostaje około 300 tysięcy złotych miesięcznie od ludzi, którzy jakby wspierają tą misję. I są tacy, którzy tak faktycznie potrafią się ustawić. Ja nie wiem, z czego to wynika, czy z jakich koneksji, czy może po prostu my nie potrafimy tego robić, żeby mieć powiedzmy uczciwą taką pracę z tego, ale też są powiedzmy jednostki, tak jak ty mówisz, które potrafią się świetnie tutaj ustawić na tym. Wiesz co, jeśli chodzi o Real 24, to ja powiem, Real 24 od co najmniej roku mnie nie zaprasza ponad, a to dlatego, że mieliśmy małą spinę Realowi 24, lub też osobom pracującym w Real 24 nie spodobało się, iż ja publicznie łoiłam już teraz dzisiaj posła Grzegorza Płaczka, a oni w tym czasie robili mu mega kampanię, która pomogła mu wynieść się na to poselskie krzesło. I tu nastąpiła taka kolizja naszych opinii, a karą jak gdyby za to moją niezgodę i to publiczne mówienie, iż ja nie uważam, żeby ten człowiek się nadawał do parlamentu, co uważam dzisiaj chyba widać. Bardzo dobrze mu wychodzi pisanie postów na Twitterze, także jest okej. Okay. I tu się rozstaliśmy. I tu przyznaję, masz rację. Szczerze to mówię. Opinia, która była niezgodna z tym,
co ja mówiłam o nim, wpłynęła częściowo, nie całkowicie, to nie był jedyny powód, tam był jeszcze drugi powód, mi się zdarzyło zganić Real 24 za jeden z programów, jaki zrobili, a to jest nieładnie, nie wolno gryźć ręki, która cię zaprasza do studia, no i tutaj jak gdyby ta banicja trwa już długoterminowo, nie wiem, może to się zmieni, może dostanę zaproszenie od kogoś do studia, nie mam pojęcia, parę Wiesz. razy informacje moje były, było tam parę filmików dzięki jednemu z prowadzących, który ze mną robił ostatnio wywiady, ale nie za często, także czuję się jeszcze na takiej pół ekstra banicji, ale jeśli ty mówisz o tym, że my mamy problem może jesteśmy słabi, bo nie umiemy zbierać dotacji, nie, to jest trochę, Mateuszu, tak, że my mamy, nam jest głupio ludzi prosić. Miałam te rozmowy już z kilkoma działaczami, którzy mówią, że czują się jakby żebrali o pieniądze, ponieważ ludzie są bardzo negatywnie nastawieni do tego, że oni proszą o wsparcie. I tu, myślę, jest duży problem. Problem naszych ludzi, którzy nas oglądają, ponieważ oni chętnie włączają sobie nasze wywiady, dyskusje, wrzucają lajki, wspierają nas, co jest piękne. Ale zawsze znajdą się ci, którzy powiedzą, że my to robimy dla pieniędzy. Nie widząc, że na przykład zrobienie takiego materiału, który ty robisz dzisiaj, wymaga nagrania tego, później pocięcia tego, później dodania ramówki, różnych innych rzeczy, że informacje, które ja zawarłam na początku, czy też w połowie tego wywiadu, wymagają wyszukania, rozmowy, telefonów z innymi ludźmi, przedyskutowania, że to są godziny pracy. I mimo wszystko w głowach niektórych ludzi wydaje się, że to nie jest praca. To jest ciężka praca, to jest naprawdę wartościowa praca, i jeśli ona pomaga później komuś, tym, że oni dostają informacje i sobie siedzą i po prostu, nie wiem, gotują obiad i słuchają nas, jak my mówimy, mimo wszystko jest to ciężka praca. Tak, bo ja Dodam tutaj. jeszcze, że my, dodam na koniec i już kończę, że my daliśmy się bardzo mocno wykorzystać różnego rodzaju partiom i powiem to Ja do na tego chcę podstawie przejść, Justyna, wiesz? Ja chcę do tego przejść, bo chciałbym teraz tak strukturalnie powiedzieć, czemu w zasadzie ten problem ruszamy, bo ta kwestia wstydu przed proszeniem i tak dalej, to jest faktycznie, robi się z tego temat tabu, ale też robi się temat do atakowania nas. Niedawno, akurat wtedy, kiedy była taka akcja z ABW. To do mnie się zgłosił taki serwis typu Demagoga. Mieli 15 pytań do mnie dotyczących mojej działalności, prawdopodobnie agenturalnej, i właśnie usiłowali za wszelką cenę, wiesz, mnie rozliczyć. Pan tu zbierał pieniądze, pan wydał, może na co, a czy jest jakieś sprawozdanie, wiesz, gdzie to były tak naprawdę kwoty rzędu promila czy procenta tego, co oni biorą, to raz. A zobaczmy, ile partii. Ja to ostatnio wyciągnąłem, nie wiem, z pół roku temu, i ludzie zaczęli, podchwycili to, żeby sobie uświadomić, że taka konfederacja miesięcznie ma 600 tysięcy złotych na działanie. To nie jest tak, wiesz, że to są ludzie, którzy, nie wiem, wolontaryjnie czy coś, że oni napiszą jakiś kontrowersyjny post na Twittera. To jest chyba największa rzecz tego, co oni robią, ale oni za to biorą bardzo ciężkie pieniądze, i to od ludzi, plus jeszcze tych, którzy wierzą w nich, którzy są omamieni ich, że tak powiem, obietnicą, że oni tutaj zaprowadzą jakiś porządek w Polsce. Więc tych polityków to ja już nie mówię. Cała Konfederacja, tak, 23 miliony za kadencję. Tylko chodzi o to, że jeśli ktoś bierze za coś pieniądze, to niech on dostarcza jakiegoś efektu, i niech będzie w tym, co robi, uczciwy. Bo to, co ty mówiłeś, że taka konfa, oprócz tego, że bierze olbrzymie pieniądze, to oni w dodatku kradną aktywność ludzką, kradną inicjatywy. I to właśnie, zaraz tu powiem dokładnie, o co w tym chodzi. Bardzo często się po prostu zdarza, że wiedzę, którą na przykład ty ściągasz z Unii Europejskiej, ze świata, gdzie masz, wiesz, super angielski, masz relacje z dziesiątkami osób, i to jest bardzo rzadki zasób, którego nikt nie ma w Polsce. I oni po prostu ciebie oglądają albo pytają cię prywatnie, a później robią z tego sobie konferencję. Nieraz widziałem, że po prostu była taka sytuacja, żaliłaś mi się, że po prostu ci ludzie sami nie mają inicjatywy, nie mają pomysłów. Jak przychodzi to do czego, widzą, że ktoś ma temat, który jest ważny, oni przychodzą, biorą na gotowe, zrobią konferencję prasową, później nic już z tym więcej nie zrobią. Na konferencji prasowej się kończy, na zbieraniu tutaj teraz podpisów, głosujcie na nas, to my coś załatwimy.
A osoby takie jak ty to są w ogóle nawet niewspomniane. Nie wiem, czy ktoś ci w ogóle podziękował kiedyś. Nie, był taki przypadek rok temu, gdy działaliśmy bardzo mocno właśnie w czasie, gdy WHO miało swoje coroczne spotkanie i ja tam dostarczałam informacje z pierwszej ręki. Utworzyła się grupa nauczycieli, świetnych, wspaniałych nauczycieli, którzy tłumaczyli za darmo, i ja to podkreślę, to wszystko było robione wolontarnie. To są godziny roboty, nie tylko słuchania tego. A kto chce słuchać tych przemów godzinnych na spotkaniu WHO? Potem wyciągania wiedzy, później tłumaczenia tego wszystkiego, później rozumienia, co to wszystko oznacza, i to były bodajże 2 tygodnie bardzo ciężkiej pracy tego zespołu, jak i mojego kierowania ich, w którym kierunku, którą komisję tłumaczyć i tak dalej. To później zakończyło się właśnie taką, nazwijmy to, konferencją, oni chyba wtedy robili Norymbergę. Ja jedyne, co z tego wyniosłam, to zero podziękowań. Usłyszałam, że czasami musimy współpracować nie z katolikami, tylko takimi bardziej poganami. Więc to są te elementy, gdzie to nie jest pierwszy przypadek, gdzie my robimy coś. Ja osobiście nawet nie zapraszałam, powiedziałabym, że brzydko na krzywy ryj, niektórzy się wryli na imprezy, na które ja pomagałam organizować. Przypadkiem takiego wrycia się na imprezę było na przykład wrycie się Grzegorza Płaczka na moją konferencję, którą organizowałam w Malmo. On tam przyjechał, nie był tam zaproszony. To był taki wrycie się na ostatnią minę, na błaganie, z której to po powrocie zrobił sobie świetne wywiady, jak i nawet napisał książkę dzięki temu, że poznał tam niektórych ludzi, dodał ich wywiady do swojej książki, na której pięknie dzisiaj gdzieś tam funkcjonuje. No ja nawet, że tak powiem, nie usłyszałam wtedy podziękowania za to, że tam przyjechał, niezaproszony. Wręcz w jednym bodajże z wywiadów parę miesięcy później, gdy głośno mówiłam o tym, iż nie wspieram tego człowieka, bo go poznałam, usłyszałam: Justyna, kto? I to są takie bezczelne sytuacje, które sprawiają, że ty gdzieś nadstawiasz i próbujesz z ludźmi je dyskutować, próbujesz z nimi współpracować, a oni później zachowują się jak takie prawdziwe świnie. No i też taka sytuacja była w Wiedniu. Tam dałam bardzo dużo kontaktów przedstawicielom korony. Akurat ci, którzy tam byli sympatyczni, to od razu powiem. Natomiast dzięki temu ich przyjazdowi na tą konferencję mieli dostęp do Filipa Cruza, do którego wcześniej absolutnie przez 2 lata nie było żadnego dostępu. I idąc tym tropem, zaprosili go na jedną ze swoich, bodajże Norymberg. Ja powiem szczerze, że to są te elementy, które są tak bardzo Chociaż ja jeszcze chyba na. pamiętam, jak zapraszałaś Roberta F. Kennedy'ego, czyli tego autora książki Real Anthony Fauci, tak? Główny Tak. autorytet szczepionkowy, i tam też się podczepiali do tych wszystkich konferencji. No, brzydko, że tak powiem. I wiesz, i teraz myślę, że problemem jest też trochę to, że my o tym nie mówimy głośno, a w momencie, gdy o tym mówimy, to jesteśmy oskarżani o to, że jesteśmy zazdrośni, lub też mówimy to ze złości. Nie, to jest trochę tak, że wielu z aktywistów działa oddolnie, robi coś od tyłu, ale przychodzą tak zwani bezczelni, nakrywają to czapką i spijają śmietankę z twojej bardzo ciężkiej działalności. A w momencie, gdy my na przykład robimy coś takiego jak ja, uruchamiając parę dni temu subskrypcję na swoim Facebooku, lecą w naszym kierunku oszczerstwa, jak my śmiemy to robić, że robimy to dla pieniędzy, tak? To ja powiem tyle. Przysłowiowa kawa za 5 zł, która może doprowadzić do tego, że tych kaw uzbiera się wiele, pomaga nam funkcjonować, robić kolejne projekty. Nie patrzymy na przykład na subwencje partyjne partii, tak jak tu podałeś, Konfederacji, która, powiedzmy, że to dzieli się na trzy, bo tam są trzy odnogi w Konfederacji, która nie ma problemu z wykorzystywaniem tego, że ludzie chcą pomóc doprowadzić do zmiany i wolontarnie zapintalają przez 2 tygodnie, Słuchaj, robiąc ja tutaj tłumaczenia, nie wiem, zbierając czy pamiętasz informacje. tą sytuację. Ja nagrałem wideo o tym, w jaki sposób Justyna Socha z koroną znowu zawłaszczyli, że tak powiem, medialnie
konferencję, która się odbyła 1 grudnia w sprawie WHO. Akurat to była jedna z pierwszych akcji, mnie długo nie było, tutaj faktycznie pomagałem w promocji tego wydarzenia. Kilkukrotnie pytając się organizatorów, czy to jest na pewno konferencja, która nie jest konfederacji, która nie jest w jakiś sposób polityczna. Byłem dwukrotnie zapewniony, że nie jest i promowałem faktycznie takie wydarzenie, a wierzyłem czasami dobre zasięgi i jest to pewne przełożenie na to, że takie inicjatywy kończą się sukcesem. Miałem wtedy też jakby swój interes związany z gazetą, więc mówię, dobra, robią to różne organizacje sieciowe, tam było ponad 10 organizacji, zaprosiłem ich do robienia gazety, spytałem, czy mogę tam gazetę rozdystrybuować, oni się zgodzili i później się okazuje, że jak przychodzi co do czego, no to przez pierwsze 40 minut mamy Justynę Sochę i ludzi z Konfederacji, później wszystkie media się zawijają, i leci cała reszta, ten plankton, tak, który cieszy się pokornie, że został gdzieś tam wysłuchany przed tym ministerstwem, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, że zostali wydymani po prostu, tak, i wykorzystany został ten cały ruch wytworzony oddolnie społecznie do tego, żeby po prostu Konfederacja sobie nakręciła klip, na którym są tylko oni. Jak ja patrzę później na relacje Konfederacji czy Sochy, to tam nie ma, wiesz, wystąpień jakiejkolwiek innej osoby, to jest tylko ich, to oni zrobili, wiesz, i tutaj się liczy obrazek i później są, wiesz, wpłaty, głosujcie na nas i tak dalej, a pozostali jak gdyby się tylko napracowali. Ja przeciwko temu zaprotestowałem, odpaliłem się, że tak powiem, i powiedziałem, co ja szczerze o tym myślę, bo ja nie mam żadnych tutaj lojalnościowych umów z kimkolwiek, że ja nie będę, wiesz, niektórzy mają taką, czują, że jest taki temat tabu, na przykład, że Konfederacji nie wolno nic powiedzieć na Konfederację, tak? I miałem po prostu od razu, wiesz, hejt, wszyscy się po prostu poszaleli po Polsce, połowa osób się w ogóle odwróciła, zaczęły po prostu lecieć na mnie, wiesz, sztylety z każdej strony, jak ja śmiem powiedzieć coś takiego, że Konfederacja i Socha zawłaszczają po prostu protest, tak? Ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy właśnie, są ideologicznie, tak? Chcą pomóc, liczą, cieszą się, że ci posłowie przyszli, ale nie widzą właśnie tutaj pod spodem tego, co się dzieje, jaka tu jest zgnizła podłość i właśnie ta bezczelność, tak? Że to wszystko, jeśli się to robiło już kiedyś, się wkładało swoją pracę i później ktoś ci ją w pewnym sensie kradnie, to wtedy to rozumiesz, tak? Jeśli ty tylko przychodzisz na protest albo oglądasz sobie w internecie, to ci to jest troszkę wszystko jedno, nie? Ale wewnętrznie, jak już się poznaje to środowisko i widzi, jakimi prawami się to rządzi, albo jakim bezprawiem, tak? I na ile sobie niektórzy pozwalają bezczelnie, na przykład, no nie wiem, cały temat COVID-u. Było mnóstwo osób, które wolontaryjnie robiło ciężką pracę, nadstawiali głowę, a później przychodzi kilka gwiazd, takich jak Piech, tak? I się okazuje, że wszyscy chcą ich tutaj wypromować na jakby naczelnych, nie wiem, jak powiedzieć, antysystemowców w Polsce. Moim zdaniem tak przez pewien moment było, że mieliśmy uwierzyć, że Rafał Piech, człowiek, który spuszczał drony na dzieci, żeby przypadkiem zobaczyć, czy na plac zabaw nie wchodzą, że on jest przywódcą ruchu antysystemowego w Polsce, człowiek, który startował z poparcia PiS-u w swoim mieście, tak? Który po prostu, wiesz, wszedł sobie tam z hałatem, go wypromował, nie wiem, Pośpieszalski i się pojawiła taka, wiesz, triada ludzi z TVP, prezydentów pisowskich, którzy zaczęli po prostu brylować. Płaczek też chyba, przecież on na protesty nie chodził, tylko pisał te karteczki i od razu, no nie wiem, z tego COVID-a chyba bańkę zarobił, nie? Jakby na książce czy na tych działaniach. Jak ktoś, może jak ktoś sobie spojrzy na dotacje, to tak, rzeczywiście na stronie Grzegorza Płaczka można znaleźć 1 300 000 w rozliczeniu finansowym fundacji. To jest całkiem niezła kasa za pisanie karteczek. My widocznie nie jesteśmy na tyle ogarnięci, bo działaliśmy gdzieś tak bardziej fizycznie. Ja w momencie, gdzie Grzegorz robił live'y na protestach błyskawic, ja byłam praktycznie chyba nawet tego samego dnia wyrzucana z lotniska o 3 nad ranem w Berlinie za brak maseczki i niechęć jej założenia, jak i brak też i posiadania takowej. Więc wiesz, to jest trochę tak, że my za mało krzyczeliśmy wokół siebie, a ludzie, którzy bardzo mało robili, potrafili się medialnie pokazać, jakby robili wiele. I to jest chyba ten jeden z problemów. Ja Idąc tropem Pieka. Też tak ci powiem, że ogólnie ja się uważam, że ty jesteś bardziej pokrzywdzona. Ja uważam, że ludzie mnie popierali. Jak budowałem Neos, miałem olbrzymie wsparcie od ludzi. Może tam kilkunastokrotnie mniejsze niż Grzesiu, ale jednak tyle, że mi to wystarczyło, żeby się w ogóle angażować, żeby
to, co nie wiem, nie będę pracował przez pewien czas, no to okej, na życie po prostu miałem, więc jestem bardzo wdzięczny, że w ogóle ludzie faktycznie to wspierali, ale ja powiedzmy to jakoś tam zorganizowałem i faktycznie prosiłem ludzi, nie? Natomiast ty tego nie robisz, a do aktywizmu podejrzewam, że dołożyłaś już, nie wiem, kilkaset tysięcy, tak patrząc od ilu lat. Myślę, że patrząc na to z perspektywy czasu, jakieś 700 tysięcy spokojnie poszło z mojej kieszeni. I to pieniędzy, które były moimi pieniędzmi, z których powinnam zaplanować je bardziej na starość moje dzieci. Ludzie to tego nie rozumieją. Snują teorie na temat bogatych mężów i ostatnio słyszałam absolutne oszczerstwa i będę się sądownie w tej kwestii wypowiadać. Nie mam zamiaru tego komentować publicznie. I to są takie kwestie, gdzie zawsze co jakiś czas jest wypuszczany jakiś pies, jak ja to nazywam, który ma szczekać po to, żeby cię oczernić, powiedzieć o tobie okropne okropieństwa. I żebyś ty gdzieś tam rzeczywiście przysiadł w kącie i popłakał i stwierdził, jak to jest źle. Wrócę do tego, co powiedziałeś o piechu. Tak, ja się zgadzam. Ja osobiście poznałam piecha. Wydawał mi się bardzo sympatyczną osobą jako osoba prywatna, ale rzeczywiście jest faktem, że to całe otwarcie PJJ-u, przypomnę, na scenie PJJ-u wtedy rzeczywiście jako jeden z założycieli pokazał się Grzegorz Płaczek, bo on lubi skakać. Nie wiem, czy ludzie zauważyli, najpierw Piech, potem Brown, potem nie, po, najpierw Brown, potem Piech, potem znowu Brown, ale no nie to miejsce dostał, co by chciał, więc przeskoczył do Mencena. I rzeczywiście tam ten otwarcie PJJ-u wyglądało trochę tak, że ludzie zostali namówieni na protest, nie wiedząc, że i jadąc tam, jest tam otwarcie PJJ-u. Część z tych ludzi, którzy tam była na tym proteście, była oburzona, że zostali wciągnięci w tą grę. I to jest to samo, co mówimy tutaj troszeczkę o Konfederacji, czyli o tym proteście ostatnim, o którym ty mówiłeś, czyli bardzo duża ilość ludzi się narobi, napracuje, a potem przychodzi konfa i przykrywa to czapką. I teraz okej, ja rozumiem, bo będziemy mówić, no taka jest gra polityczna. Gdyby jednak Konfederacja umiała docenić tych ludzi, tych działaczy, tych wolontariuszy i tą ciężką pracę, czy to twoją, czy to ludzi ze stowarzyszenia, którzy pomagali, czy też moją w kwestii, gdzie dostali kontakty z ręki, z bata tak zwanego i mogli sobie gdzieś tam brelować, jak ja to mówię, na komisjach z wiedzą, to wtedy byłoby to pewnie zupełnie inne. I tutaj mamy ten problem brania, ciągnięcia z innych, wyssania jak najwięcej, ale nie dawania tak zwanego kredytu, że ktoś coś zrobił. I dlatego uważam, że to jest głównym problemem dzisiejszych partii, bo To po mi nie polsku jest ty bardzo. mówisz kredyt, takie zasługi, tak? Tak, Oddania. dokładnie, takiej zasługi. Nie jest mi daleko ideologicznie od wielu rzeczy, w których gdzieś tam powiedzmy Korona czy Konfa siedzi, no może nie cała Konfa, bo tak nie uciekajmy już w tamtym kierunku, bo niektórzy to są TikTokerzy. Ale jednak ten brak tego, ta ciągła wiedza, ta wiedza, którą się zdobyło przez ostatnich parę lat, pokazuje, że to jest takie naprawdę wykorzystywanie totalne człowieka. I jako przykład podam właśnie, że po jednej z takich akcji, gdzie dużo roboty było włożone, ja tupnęłam nogą bardzo mocno i powiedziałam, że nie będę już zapewniać żadnych informacji, proszę sobie szukać samemu, nie będę nic przynosić. I wtedy, ponieważ uważałam, że tak nie może dalej być, ludzie są niedoceniani, a informacja jest po prostu kradnięta i używana na potrzeby pokazywania się i tego, że to my. No rzeczywiście miałam tą przyjemność przebywania w biurze Konfederacji na kawce dwukrotnie z Grzegorzem Braunem, żeby przedyskutować, bo wiadomo, że jak ucieka informator z dobrymi informacjami, no to trzeba się zastanowić dlaczego. Wiesz, ludzie nie zdają sobie sprawy, bo teraz na przykład wszyscy mówią o WHO. Ja się, że tak powiem, włączyłem w to, doceniając, właśnie zauważając pracę Doroty i Nauczycieli dla Wolności. Tak to wtedy wyszukałem, że oni dużo działają, bo robią petycje, pisma wysyłali, zbierali organizacje. To było może w sierpniu tego roku, zeszłego. A ty mówiłaś o tym od kiedy?
O czym konkretnie? O traktacie pandemicznym i zmianach w tych międzynarodowych przepisach zdrowotnych? No ja o tym mówiłam pierwsza. Tak naprawdę to był już kwiecień 2021, no bo tam się wtedy po raz pierwszy pojawiły doniesienia. Oczywiście ostatnio jedna osoba mi zarzuciła, że ja tego nie mówiłam pierwsza i to nauczyciele mówili pierwsi. I to jest też ten taki amnezja, że tak powiem, niektórych ludzi, którzy nie do końca sprawdzają informacje, nie wiedzą. Więc ja o poprawkach mówiłam już od samego początku. Traktat był przed poprawkami, bo oczywiście oni tam jechali z tym. Ale wiesz, to nie jest tak naprawdę, kto był pierwszy. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że jeśli ta informacja jest i ktoś ci ją przynosi, to nie pluj na nią, dlatego że to Walker przyniosła, tak? Bo często jest też tak, że ktoś z nami nie chce współpracować, ponieważ, nie wiem, uważa, że nas nie lubi. Wiesz, tutaj nawet nie patrzę na tą konkretnie kwestię, tylko pewne rzeczy są w przestrzeni i bardzo często, wiesz, to jest tak, że ktoś je przyniósł. Ja sam przynosiłem przecież do Polski różne tematy, różnych ludzi tłumaczyłem z angielskiego, nawet w kwestii przecież definicji działań antysystemowych też gdzieś tam dołożyłem cegiełkę zdefiniowanie jakiegoś tam, powiedzmy, pozytywnego tworzenia tego antysystemu. Przez pryzmat właśnie odcięcia się od starego i tworzenia nowego. No, i widzę też, że te pewne rzeczy pracują, działają i cieszę się, że się mogłem do nich przyczynić, nawet jakiś tam kredyt nie oczekuję. Natomiast jeśli ja mam doświadczenie, wiesz, patrzeć, co się dzieje na świecie, w technologii, w polityce i tak dalej, no to ja prawdopodobnie, wiesz, się nie zatrzymałem i nie patrzę gdzieś w przyszłość, tylko patrzę w przyszłość, co idzie. I wiesz, bądźmy mądrzy na błędach, nie? Czy jeśli się zorientowaliśmy tak, że 1 grudnia protestowaliśmy przeciwko WHO wtedy, kiedy już tego dnia, nie, te decyzje gdzieś tam zapadały, no to słuchajmy osób, które, wiesz, wiedzą do przodu, jeśli już ty raz, drugi, trzeci, wiesz, naciskałaś ten dzwonek alarmowy, waliłaś w gong i nikt nie słuchał, obudziliśmy się po 2 latach, no to obserwujmy bacznie, wiesz, co ty teraz robisz, bo z tego, co mi sygnalizowałeś wcześniej w rozmowie, to idą jeszcze inne rzeczy ze strony Unii Europejskiej. Nie tylko to przecież WHO jest jedynym tutaj złem, tak? Tylko tych zeł, tych diabłów jest tutaj jakby więcej, nie? Wiesz, i mówiąc o tym, tak, dzisiaj sygnalizuję i mówię bardzo głośno o tym, że rzeczywiście coś, co już podchwyciła reszta częściowo, czyli o federalizacji, o wprowadzaniu zmian traktatowych, reformy traktatowej, ale tam jeszcze idą inne rzeczy dodatkowo, należy to obserwować, bo tych różnych wiadomości jest coraz więcej. A jeśli chodzi o ONZ, idzie pakt dla przyszłości, o którym ja kompletnie nie słyszę, żeby ktoś się nim zainteresował, który przeszedł już tak zwane rozmowy z plebsem, czyli otwarte konsultacje, i który to mniej więcej koło kwietnia będzie miał dokument zerowy. Czyli jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy z traktatem, jeśli chodzi o WHO. Zaczynamy wchodzić w tą samą fazę i te same słownictwo leci, jeśli mówimy o pakcie dla przyszłości. Gutierrez w grudniu, 13 grudnia, przemawiając w swojej przemowie 8-minutowej, powiedział, iż oni są tylko tak zwanym facylitatorem, nazwijmy to tak, czyli tak oni nam tylko pomagają zawiązać ten pakt między nami, krajami. I, czyli słyszymy kalkę tego, co mówi dzisiaj Tedros, jeśli chodzi o traktat, że oni tutaj oni nie są żadną stroną i są takim menadżerem, który pomógł, dał nam pokoik Oni chcą nam i pomóc, to my tego potrzebujemy, nie on. tak. Oni nam dali miejscówkę, herbatkę, krzesełka i oni tylko będą tu siedzieć i się upewniać, że mamy ciepłe kaloryfery w trakcie, gdy my sobie dyskutujemy, że zawiązujemy razem biznes. Natomiast efektem końcowym tego naszego dyskutowania jest, że po zawiązaniu biznesu wyznaczymy jako menadżera właśnie WHO. Więc to samo robi ONZ, jeśli chodzi o Pakt dla Przyszłości. Oni tu tylko przyszli nam dać miejscówkę, gdzie kraje mogą się dogadać nad tym wspaniałym paktem dla przyszłości, który Ale nie już wygląda wiadomo, że fajnie. co, wiadomo, że już co do czego się dogadamy? Ja się myślę, że częściowo tak. Ja widzę niebezpieczeństwo we wciąganiu młodzieży, bo tam jest cały jeden chapter, tam jest 5 chapterów, ten dokument będzie polegał. Jest już tak zwany szkielet tego dokumentu.
Jest on dostępny, można go sobie znaleźć i jest na stronie ONZ-u. Zresztą ja go chyba wrzucałam parokrotnie, mówiłam też na swoich live'ach o tym. Nie ma natomiast rozwiniętej wersji. Ta wersja zerowa będzie gotowa w kwietniu. W Nairobi bodajże odbywa się kolejne spotkanie i tam ono jest napchane młodzieżowymi NGO-sami. I tu mamy ten problem. Ta młodzież jest przyciągana bardzo, bardzo mocno, naiwnie wierząc, że skoro te stare wygi, te wilki dopuszczają te dzieciaki do stołu, to te dzieciaki mają, no mają władzę, żeby pomóc zbudować przyszłość. To jest miraż, to jest kłamstwo, ale niestety te młode organizacje, zwłaszcza te walczące o prawa dzieciaków, kompletnie tego nie widzą. Nie rozumieją, że te wygi dzisiaj z nimi siedzą przy tym stole, no bo jutro będą je wysyłać na wojny, tak? I nie wiem, w jakim zarysie ten pakt będzie do końca, ale na pewno jednym z chapterów jest właśnie technologia, do której dziś została dodana sztuczna inteligencja, czyli coś, w czym ty jesteś naprawdę ekspertem. To jest bodajże chapter czwarty albo drugi, już teraz nie pamiętam, a ostatnim jest tak zwany global governance, czyli globalne zarządzanie. Tutaj mi nieźle dowaliłaś teraz. Podejrzewam, że powiedziałeś, że ja jestem ekspertem od sztucznej inteligencji. Ja już nie mam czego szukać, jeśli chodzi o polski internet aktywistyczny. To sprecyzujmy, że w tej chwili pracuję nad książką, w której omawiam przyszłość, która właśnie uwzględnia istnienie sztucznej inteligencji i nie tylko. I staram się to przełożyć na ludzki język, jakie to będzie miało wpływ, ale też ja zawsze patrzę, jak można coś wykorzystać, tak? Ostatnio dawałem przykład, że pomysł na ruch polityczny, czy jakiś aktywizm, czy partię jesteśmy w stanie w ciągu 15 minut stworzyć, wiesz, lepszy niż wszystkie dotychczasowo istniejące, łącznie z logo, ideologią, programem, nie? Te rzeczy, których tak większość ruchów nie ma, to są potężne narzędzia i po prostu niewykorzystywanie ich jest głupotą, nie? Zresztą z czegoś trzeba żyć, na czymś trzeba się znać. Uważam, że jeśli kogoś interesują technologie, to musi tego używać. Czyż za chwilę to może się okazać, że będziemy robić ze sobą wywiad, a jednej z wiesz, tam osoby nawet nie będzie, bo będziemy gdzieś tam się opalać na hamakach, a będą za nas pracowały nasze, wiesz, awatary, nie? To jest jedna z opcji. To już tak, że tak powiem, schodząc z wysokiego To C. jeszcze dodam ci dla tych wszystkich, którzy myślą o tym, aby właśnie robić startupy, czy też zajmować się biznesowo sztuczną inteligencją, no to będzie utrudnione, ponieważ my mamy tak zwany akt o sztucznej inteligencji i dla tych, którzy potrafią czytać między wierszami tego europejskiego aktu sztucznej inteligencji, który będzie wchodził, on już został zrobiony i oni go przegłosowali. Tutaj kwestia, iż jest to właśnie dyrektywa, czyli wejdzie czasowo, nie od razu, ale po jakimś czasie. No, jest to tak zwany killer, czyli zabójca małych przedsiębiorstw. I Żeby tak to pomóc nam są. troszkę konkurować z Chinami, ze Stanami, to postanowili nam pomóc, tak? Absolutnie nie ma mowy. Ja miałam dyskusję z bardzo młodym pokoleniem, to tak nazywam, ponieważ ja już stara jestem, 25 plus. I tu mówiliśmy o młodych ludziach, którzy sami właśnie działają nad robieniem różnego rodzaju programów opartych na sztucznej inteligencji. I oni z tej mojej rozmowy z nimi, no jedyne co można było wyciągnąć, to tak zwane załamanie. Rynek, oni jedyne co będą mogli, to wymyślać. I prawdopodobnie te ogromne aglomeraty będą od nich wykupywać, odkupywać to te ich pomysły. Nie ma możliwości na rozwój małych startupów i firm, patrząc na ten akt o sztucznej inteligencji, który będzie wchodził. Tak, zresztą zobaczmy teraz ten cały Zuckerberg kupił kart graficznych do właśnie potrzebnych do tych, wiesz, modeli sztucznej inteligencji. Oni chcą zrobić to AGI, czyli tą generalną sztuczną inteligencję. I oni wydali na same te procesory chyba około 45 miliardów dolarów, nie? Żeby być w tym wyścigu, więc to są kosmiczne pieniądze i to jest bardzo gruba sprawa. Ja myślę, że w Polsce jeszcze nawet nie zaczęliśmy wąchać tego tematu jako społeczeństwo, nie mówiąc o politykach, a on już jest i on już tam kształtuje tę naszą rzeczywistość, nasze bańki medialne, ma też duży wpływ tak naprawdę na nasz wysiłek jako aktywistów, czy my będziemy w stanie dotrzeć do ludzi, bo to tak naprawdę jest bardzo duże wyzwanie, tak? Po to są live'y, po to są gazety, żeby do ludzi docierać i wcale nie jest nam łatwo.
a po drugiej stronie, prawda, mamy ludzi, którzy dzięki, wiesz, kosmicznej kasie mogą kształtować tak naprawdę całe, wiesz, nastroje społeczne i zaraz się okaże, że wiesz, w ogóle nasz głos będzie wyciszony, nie daj Boże. Słuchaj, mam jeszcze 5 minut. Miałem cię spytać o Kanadę, nie? Bo ten temat mi wraca, co tam się stało, wiesz, bo tam drugi raz oglądałem osobę, która wróciła z Kanady na kanale Grzegorza, tego agenta, nie pamiętam dokładnie, ma taki duży kanał. Właśnie gość mówił, że był tam z rodziną od kilkudziesięciu lat. Przez COVID-a zobaczyli, w jaką stronę ten kraj zmierza, tam jakąś stratowali, wiesz, koniami, babcie na wózku inwalidzkim, biznesy ludziom pozamykali, tym wszystkim, co nawet jakieś drobne datki na trackerów wysłali. To chyba konta poobcinali, wiesz, ludzie siedzą w więzieniach ciągle. Że tam po prostu jest jakiś totalny zwał, komunizm i ten Trudeau to po prostu wszystkich tak pod but wziął. A ty wiem, że jesteś z Chrisem, że tak powiem, na bieżąco, tam jest w tej Kanadzie. A był taki teraz duży news, że się okazało, że te lockdowny były no, nie do końca legalne, nie? To na podstawie czego te wszystkie represje miały miejsce. Tak, i jestem też po rozmowie z pastorem Pawłowskim kilka dni temu i powiem szczerze, że rzeczywiście to jest tak, że te lockdowny okazały się nielegalne, czyli było to wprowadzenie tak zwanego emergency aktu, czyli stanu nadzwyczajnego, bo to nie było zrobione legalnie i odpowiednio. To jest jedna rzecz. Nie zmienia, wiesz, to faktu, że jest taka grupa trackerów, ich było czterech, właśnie, którzy już ponad rok są w więzieniu i nie mają postawionych żadnych zarzutów, więc jeśli chodzi o prawo, to jest tam wolna amerykanka. Ja widziałam ostatnie kilka dni, że jedzie tam jakiś konwój trackerski właśnie pod tą ich rozprawę, ponieważ oni mają mieć kolejną i kolejną i kolejną, ale nie wolno im w ogóle wyjść, oni są niewypuszczani z tego więzienia i rzeczywiście ludzie się stawiają w obronie tych chłopaków. Pastor Pawłowski sam w sobie wiem, że podał właśnie rząd Kanady do sądu o bardzo ogromne odszkodowanie, bodajże 3,5 miliona, to jest dużo. Jest cisza, jeśli chodzi o media w tej sprawie, kompletnie nic się o tym nie mówi. Jeśli to uda mu się wygrać, to będzie ogromny precedens, więc naprawdę unika się pokazywania informacji na ten temat, no ale rozmawiając z ludźmi jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej. Z informacji od paru Kanadyjczyków i właśnie od pastora wiem, że prawdopodobnie wielu Kanadyjczyków w następnym miesiącu nie będzie miało na prąd, gaz i nawet jedzenie. Więc ten kraj nie jest w dobrym miejscu, jest w bardzo złym miejscu. I no, trzeba będzie obserwować, co dalej. Faktycznie nielegalne lockdowny, ale czy to coś zmieni? Zmieni to wtedy, jeśli rzeczywiście do ludzi ta informacja dotrze, bo ona też do nich często nie dociera. Dobra, Justyna, bardzo Ci dziękuję. Powiedz mi jeszcze, jak Cię można wesprzeć? Ja Ci dzisiaj tu zasugerowałem taki serwis, z którego ja korzystam. Nie wiem, czy tam dołączysz. Jakby ktoś chciał właśnie tą kawkę ci kupić, czyli taką jakby cegiełkę na Twoją działalność, to gdzie Cię można szukać w ogóle? Tak, ja rozkminię, że tak powiem, tą kawę, opcję kawy, ponieważ jeszcze nie udało mi się tego, gdzieś weszłam i próbowałam to robić. Natomiast na ten moment najlepiej wesprzeć, no właściwie są dwie najlepsze opcje, które ja bym, że tak powiem, pchała. To jest na mojej stronie na Facebooku, u góry jest link do wsparcia przy wydrukowaniu książki. I tam została zrobiona zrzutka. Ja oczywiście chciałabym te pieniądze przeznaczyć na dokończenie tłumaczenia tej książki na język polski, bo ona jest w języku angielskim, jak i wydrukowanie jej w Polsce i zorganizowanie spotkań z ludźmi, bo myślę, że to są te najważniejsze rzeczy. Fajnie jest gadać i robić różne rzeczy, a ja chciałabym przy pomocy właśnie gdzieś sprzedaży tej książki móc spotykać się z ludźmi i dyskutować, więc to by było A co to jest najlepszym za książka, miejscem. powiedz w ogóle? Słuchaj, książka, widzisz, szkoda, że jej nie wzięłam, bo bym ci ją pokazała. Książka to jest troszeczkę pisana pod wpływem złości, być może, ze względu właśnie na te okropne oszczerstwa, które były w moją osobę kierowane przez ostatnie 2 lata. I jest to książka, która nazywa się Spacer z Walker, czyli Walk with Walker, w wolnym tłumaczeniu nazwijmy to.
I właściwie sumuję całokształt moich różnych działań. Trochę o mnie prywatnie, rzeczy, których ludzie nie wiedzą, które powinny ludziom rozwiać te wszystkie głupie teorie na temat bycia masonką, jaszczurką, posiadania pięciu mężów, i tak dalej. Więc zdradzam swoją prywatną historię swojego życia i troszeczkę, no jest tam trochę tej prywaty. A drugie części to części tego, jak co ja właściwie wyciągnęłam z tych ostatnich 2 lat, jeżdżąc, poznając ludzi pokroju właśnie Kennedy'ego, tam o nim też jest opowieść, Christine Anderson, tam też jest opowieść, czy Christiana Perron, lekarza francuskiego, też bardzo taka prywatna jak gdyby opowieść na temat tego, jaką mieliśmy relację i taka, mam nadzieję, kończąca się wesoło, która być może zmotywuje ludzi. 11 kroków do bycia sobą trochę, tak? Czyli Wow. takiego nie dania, nie, jak się nie sprzedać, nie? Moje 11 kroków, dlaczego Walker nadal jest biedna i prosi o kawę. Mniej więcej, tak? To Czyli sam to się nie jest mogę to. doczekać. Nie wiedziałam, że już masz napisaną tą książkę. Myślałam, że Mam dopiero się napisaną, pojawi. mam ją wydaną w języku angielskim, mam wydrukowaną w języku angielskim, zrobiłam to w Anglii i parę kopii w języku angielskim, no chyba z 50 kopii tej książki już poszło w języku angielskim, ale chciałabym ją przełożyć na język polski i tu mówię, trudnością jest to, że muszę jednak znaleźć drukarnię w Polsce, przesłać, wydrukować to w Polsce i chciałabym, żeby to nie było tylko tak, o, wydrukowałaś Walker i możemy sobie kupić. Wolałabym, żeby to było na zasadzie możliwości spotkania się z ludźmi, więc dlatego zorganizowałam tą zrzutkę, bo liczę w niej jak gdyby koszta możliwości przyjazdu, organizacji, tak żeby ludzie nie musieli przychodząc gdzieś tam, wiesz, płacić za wejście i tak dalej, Właśnie rozumiesz, widzisz, takie rzeczy. to ci mówię, że tutaj patrząc na Polskę, ty zawsze dajesz linki do takich, wiesz, zagranicznych stron i moim Tak, zdaniem tak. fajnie, jakbyś właśnie też zrobiła tutaj nawet z tych polskich nie do końca, wiesz, fajnych serwisów, bo wiemy dobrze, jak zrzutka działa i jak ona jest skręcona, wiesz, ideologicznie, ale właśnie czasami jakby tutaj trzeba jakby, no nie wiem, jakiś jednak pójść kompromis z tymi firmami. Dlatego ja Ktoś mam mi nadzieję. sugerował Blika ostatnio, ale nie jestem pewna, czy to jest dobre wyjście. Nie mam pojęcia, wiem, że ktoś mi coś takiego sugerował. Trzymam się Ja ci muszę z tego. tym pomóc, bo ty uważam, że fajnie jakbyś też zadbała o to, bo po prostu, no też jakby nasi widzowie, nie, jakby dla nich to musi być też jakby proste, nie? Więc ja ci postaram się tutaj coś może podpowiedzieć. Super, super. No na dzień dzisiejszy jest ten link właśnie do zbiórki z książką, który idzie słabo, więc fajnie by było, jeśli ludzie oglądają i mają ochotę wesprzeć, to byłoby super. Nie pójdzie to do mnie do kieszeni, pójdzie to rzeczywiście na zrobienie tych spotkań i zorganizowanie tego wydruku i tak To kiedy dalej. spotkanie w Warszawie, powiedz. No wiesz, jak uda nam się rzeczywiście dowalić tą, że tak powiem, zrzutkę, to wtedy będę to starała organizować jak najbardziej. Owszem, brałam pod uwagę przylot w lutym, ale nie wiem jeszcze, w jakim kierunku to pójdzie. Wiesz, zastanawiam się, czy nie wrócić z powrotem do Polski na chwilę, choćby właśnie z kwestii takiej, aby no, przyjrzeć się, czy jest jakaś możliwość z tym Europejskim Parlamentem. To by wymagało, żebym była z powrotem w Polsce. Ja bym cię też chciał Ale zaprosić do programu, bo robimy ten program w studio. Nie wiem, czy widziałaś pierwszy odcinek. tak. Teraz Tak, super, świetny. YouTube się mocno rozwija i po prostu jak zrobić w ogóle jakąś platformę, wiesz, dla twórców, dla aktywistów do wypowiadania się. Jakby to teraz nazwać, czyli której mogą się wypowiadać osoby, które nie mogą się wypowiadać na platformie bez cenzury, trochę przybitka do Banbaja, tak, czyli taką platformę faktycznie, gdzie można jakby mówić, co się myśli, no to uważam, że to jest jakby ten czas, to są dopiero duże koszty, wiesz, takiego najmu, nawet studiu, kamer, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale po prostu jak teraz tego YouTube'a nie zrobimy, to nam zostanie, wiesz, Mencen i grillowanie z Mencenem, a ja bym wolał, wiesz, grillowanie z Justyną bardziej. Wiesz co, powiem ci tak, Mateusz, wiem, że to są duże koszta, ale chciałabym, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego mówimy i tak naprawdę ja też, jak wiesz, dzisiaj powiedziałam dużo takich rzeczy, które ktoś może się zdziwić, bo ich nie wiedział, tak? Troszeczkę pojechałam tutaj po płaczku, trochę po kąpie, coś tam o piechu, powiedziałam informacje, których ludzie nie znają, a uwierzcie mi, tego jest więcej. To był taki lajcik, to co dzisiaj tutaj gdzieś padło. Natomiast fajnie by było, żeby ludzie zrozumieli, że to nie jest tak, że my tutaj robimy, zbijamy na tym kokosy jak owsiak, tylko my próbujemy
poświęcić swoje działanie i tą pracę, którą robimy, żeby te godziny rzeczywiście mogły mieć jakiś efekt i żeby to działanie było dobre. Jeśli rzeczywiście jesteśmy zestresowani tym, wiesz, tak jak ja dzisiaj jestem w akcji pod tytułem Samochód mi się rozjechał, nie? Albo Ja nie jestem. mówisz, że jesteś w Anglii, masz, wiesz, koszty życia w Anglii, a pracujesz Masakryczne, nad tak? aktywizmem, wiesz, w Polsce, gdzie tam Tak. grosz ledwo wpada, więc domyślam się, że jesteś w takiej sytuacji też, jak ja niedawno byłem, jak też poleciałem, wiesz, przez pół roku, wiesz, cisnąć jakiś temat, w ogóle nie patrząc na wszystko inne i później, wiesz, twarde zderzenie się z rzeczywistością. No ale no Tak. nic, musimy jakoś sobie pomagać i mam nadzieję, że wiesz, jakiś taki prawilny ruch ideowo-wolnościowy się w Polsce będzie rozwijał, bo są też organizacje, nie wiem, teraz z tymi żołnierzami trochę się bardziej zbliżyłem z bractwami, wiesz, poznałem osobiście, widzę, że dzieją się nowe rzeczy, że ludzie są pokornie podchodzą do tematu, jakby nie mają, wiesz, parcia ani na kasę czy coś, mają zorganizowane, jeśli kasa, to mają, wiesz, spółkę, mają produkty, można kupić koszulkę, można, wiesz, to jest wszystko fajnie po prostu zrobione, także to organicznie się może rozwijać. Nie wiem, czy ty w ogóle kojarzysz tą akcję, co była z tym ABW w Polsce. Tak, kojarzę jak najbardziej, ponieważ mi się też rykoszetem trochę ta akcja odbiła na naszej inicjatywie, ale nie będę w to wchodzić. Część ludzi się przestraszyła, że skoro tam była możliwość dorwania się do PESEL-i, to czy u nas te PESEL-y są bezpieczne, ale to już nie będę w to wchodzić. Słuchaj. Tak, uważam, że wszyscy robiliśmy wiele rzeczy przez ostatnie 3 lata. Wspierajmy ludzi, którzy działają i widzimy, że oni coś robią. To, że ktoś może też nie sprzedaje koszulek czy coś w tym stylu, ale robi właśnie programy, tak jak ty, czy przekazuje wiedzę, to też jest cenne. To jest właściwie bardzo drogocenne i plucie na kogoś, dlatego że robi zrzutkę na kawę czy na coś, ale jednak daje nam, czyli tak zwany delivery, tak? Dostajemy coś, coś z tego Wiesz, ja jest, myślę, że ale jakieś to fajne cenne. grono osób zostanie jakby z nami i będzie, a pozostali, wiesz, no niech spadają na drzewo, niech sobie włączą, wiesz, TVN i nie wiem, płaczka i do widzenia, nie? Tak. Może. No może to jest wyjście. Może niektórzy lubią ludzi, którzy piszą pisma. Może to jest okej. Okay. Zobaczymy. Dobra, trzymaj się cieplutko. Mam nadzieję, że się wkrótce jeszcze spotkamy. Naprawdę dużo osób prosiło mnie o tą rozmowę z tobą, jak robiłem właśnie ankietę do programu, bo ten temat WHO, ja myślę, że dopiero jakby liznęliśmy go trochę. Też chciałem cię o inne rzeczy spytać, ale wiesz, ja mam ten projekt, z którym mocno działam z gazetą. Chcę jeszcze w ogóle wznowić nakład tej gazety, bo od razu poszedł cały. Więc temat WHO jest ważny i też ludzie są bardzo zaciekawieni, więc ja myślę, że potrzebują tej wiedzy więcej, więc też pewnie mało kto w ogóle twoje strony ogląda i wie w ogóle, że ty coś robisz, więc też podlinkuję do twojego Facebooka, żeby to Super. mogli znaleźć, tam cię Myślę, że jeśli podpowiedzieć. chodzi o WHO, to po początkiem lutego będziemy znów wiedzieli troszeczkę więcej, ale idzie to na ten moment, tak jak mówię, jakaś jedna dobra wiadomość. A koło kwietnia, no niestety, chcąc nie chcąc, ludzie będą musieli się nie tylko zająć WHO i tuż przed majem, ale też właśnie ONZ-em i przypilnować ten pakt dla przyszłości, żeby wiedzieć, co jest krojone na wrzesień 2024 przez ONZ. Dobra, śledźcie Justynę, podajcie proszę to wideo dalej. No i myślę, że też w komentarzach poproszę cię, żebyś była, jakby ktoś chciał, może ciebie coś spytać, czy poradzić. Super, dziękuję bardzo. Trzymaj się. Cześć. Pozdrawiam.